Tak wygląda piramida żywieniowa diety śródziemnomorskiej. Czy pokazuje ona, że mięso i słodycze powinny być spożywane dwa razy rzadziej niż produkty mleczne? Spróbujmy rozwiązać takie zadanie: oblicz długość odcinka DE. Wiedząc, że punkt D zaznaczono na środku odcinka AC, punkt E zaznaczono na środku odcinka BC, a długość odcinka AB to 4 cm. Jeśli długość odcinka AC oznaczymy sobie jako a, możemy zapisać, że długość odcinka AD to jedna druga a i długość odcinka DC to jedna druga a, bo wiemy, że punkt D leży na środku odcinka AC. W analogiczny sposób możemy opisać drugie ramię trójkąta BC. Tu także mamy jedna druga B i jedna druga B, bo przecież z treści zadania nie wiemy, czy ten trójkąt jest równoramienny. Spróbujmy udowodnić, że trójkąt DEC jest podobny do trójkąta ABC, bo wtedy w prosty sposób obliczymy długość odcinka DE. Mamy tu żółty kąt alfa który jest wspólny dla obu trójkątów. Zatem ma on taką samą miarę w obu trójkątach. Zobacz, mamy tu kąt wspólny, a po obu stronach ramię małego trójkąta stanowi połowę długości ramienia dużego trójkąta, co pozwala nam stwierdzić, że trójkąt DEC jest podobny do trójkąta ABC na podstawie cechy bok, kąt, bok. W takim razie także odpowiednie kąty w tych trójkątach są równe. To znaczy, kąt w tym miejscu i w tym miejscu ma taką samą miarę, oraz kąt w tym miejscu i w tym miejscu ma taką samą miarę. Z równości tych kątów wynika także, że odcinek DE jest równoległy względem odcinka AB, prawda? Skoro wiemy, że nasze trójkąty są podobne, to możemy zapisać proporcję odpowiednich boków. To znaczy, ramię małego trójkąta do ramienia dużego trójkąta będzie w takim samym stosunku, jak podstawa małego trójkąta do podstawy dużego trójkąta. Co da nam jedna druga A do A równa się x do 4. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie obliczyć wartość x. Widzimy, że A nam się tutaj skróci, a jedna druga przez 1 to jedna druga. Zatem otrzymamy. 1 druga równa się x przez 4, a taki zapis, gdzie po lewej stronie równania w liczniku liczba jest dwa razy mniejsza od liczby zmianownika, możemy interpretować w ten sposób, że x jest dwa razy mniejszy od czwórki, czyli widzimy, że nasz x wynosi 2 cm. Alternatywną metodą rozwiązania tego zadania byłoby skorzystanie z twierdzenia o odcinku łączącym środki boków w trójkącie. Mówi ono, że odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie jest równoległy do trzeciego boku tego trójkąta, a jego długość jest połową długości trzeciego boku. W naszym przypadku odcinkiem łączącym środki boków trójkąta jest odcinek DE. A widzimy, że jest on równoległy do odcinka AB, ponieważ w obu trójkątach jedno ramię nachylone jest pod kątem beta, a drugie ramię pod kątem gamma. Pozwala nam to stwierdzić, że odcinek DE jest dwa razy krótszy od odcinka AB, co zgadza się z naszymi poprzednimi obliczeniami. Przećwiczmy teraz korzystanie z twierdzenia, o którym przed chwilą ci opowiadałem. Mamy tu zadanie. Oblicz długość odcinka AB, jeśli wiadomo, że długość odcinka DE, będącego linią środkową trójkąta, wynosi 3 metry. Możemy zapisać proporcję, że 1 druga równa się 3 przez długość odcinka AB, czyli ile wynosi długość poszukiwanego przez nas odcinka? Wiemy, że długość odcinka AB to 6 metrów, bo musi on być dwa razy dłuższy od odcinka DE. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie ułożyć odpowiednią proporcję oraz wyznaczyć długość odcinka DE. skoro długość dłuższego odcinka wynosi 4,5 decymetra, to długość krótszego odcinka musi być dwa razy mniejsza i wynosi 2,25 decymetra. A co, jeżeli w naszych długościach pojawią się ułamki? Postępujemy identycznie. Układamy odpowiednią proporcję i wyznaczamy długość poszukiwanego przez nas boku. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć długość odcinka DE. Odcinek DE musi być dwa razy krótszy od odcinka AB, zatem długość odcinka DE musi wynosić 2 trzecie centymetra. Na zakończenie rozwiążmy jeszcze takie zadanie. Oblicz obwód trójkąta DEC, jeśli wiadomo, że długość odcinka AD jest równa długości odcinka DC, długość odcinka BE jest równa długości odcinka EC oraz wiemy, że obwód trójkąta ABC wynosi 18 cm. W przypadku, gdy długości boków trójkąta DEC oznaczymy sobie jako AB. I C, możemy zapisać, że obwód trójkąta DEC jest równy A plus B plus C. Ustalmy teraz długości boków trójkąta ABC. Wiemy, że długość odcinka EC jest równa długości odcinka BE. Zatem, skoro długość tego odcinka oznaczyliśmy sobie jako C, no to długość całego takiego odcinka BC będzie równa 2C. Z tych samych powodów długość drugiego ramienia trójkąta AC możemy opisać jako 2B. Zobacz, punkty D i E zaznaczone są na środkach ramion, odpowiednio AC i BC, a pamiętamy, że linia środkowa dzieli trójkąt na dwa trójkąty podobne. Dlatego możemy zapisać, że trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEC. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że odcinek DE jest równoległy względem odcinka AB. Podsumujmy, co już wiemy. Wiemy już, że odcinek DE jest linią środkową oraz ten sam odcinek jest równoległy względem odcinka AB. Zatem możemy skorzystać z twierdzenia o odcinku łączącym środki boków w trójkącie. Co oznacza, że długość odcinka AB wynosi 2a. Skoro znamy długości boków trójkąta ABC, to zapiszmy jego obwód będzie on wynosił 2a plus 2b plus 2c, a z polecenia wiemy, że suma tych trzech długości wynosi 18 cm. Zobacz, gdybyśmy podzielili obwód trójkąta ABC przez 2, otrzymalibyśmy a plus b plus c, czyli dokładnie to, co mamy tutaj w obwodzie trójkąta DEC. A gdy podzielimy 18 cm przez 2, otrzymamy, że poszukiwany przez nas obwód trójkąta DEC wynosi 9 cm. Jeśli połączymy środki dwóch boków trójkąta, to powstały odcinek będzie równoległy do trzeciego boku tego trójkąta i będzie od niego dwa razy krótszy. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami, zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału Pistacja Matematyka.